Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie w Regionalnym Ośrodku Debaty Międzynarodowej w Krakowie. Dzisiaj będę miała przyjemność z ekspertami zaproszonymi przez Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Krakowie porozmawiać o Kaukazie, czyli o temacie z jednej strony, mam wrażenie, rozpalającym też Polaków gdzieś tam do dyskusji, a z drugiej strony takim temacie trochę nieznanym, trochę jakby dotyczącym nas, ale tak nie do końca, trochę czymś takim orientalnym, trochę innym, więc tym bardziej bardzo się cieszę, że do tego Kaukazu tutaj wrócimy i będziemy mogli porozmawiać o nim dzisiaj. Chciałabym przywitać na początku moich dzisiejszych gości. Pana Wojciecha Góreckiego ze Ośrodka Studiów Wschodnich. Witam serdecznie. I pana Arkadiusza Legiecia z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Witam serdecznie. Dzień dobry. A więc w takim składzie rozmawiać o Kaukazie, to myślę, że to tym bardziej sama przyjemność. I na początku chciałabym zapytać o takie pytanie bardziej ogólne. Oto jakiś czas temu właśnie starając się pozbierać jakieś informacje o Kaukazie, natrafiłam na taką analizę jeszcze z 2016 roku, która wspominała o tym, że Kaukaz Południowy można podzielić na dwa bloki. Ten rosyjski, powiedzmy o ścisłej współpracy Rosji i z Armenią oraz powiedzmy ten drugi blok, gdzie takiej bardziej ścisłej współpracy Azerbejdżanu, Gruzji z Turcją. Ja bym chciała się zapytać, czy ten podział, który został przedstawiony w 2016 roku, dalej jest aktualny? Czy może ta linia podziału przebiega już w zupełnie innym miejscu? Czy może mamy innych graczy? A może te kraje już się całkowicie są jakoś pomieszały? Jak ten Kaukaz aktualnie wygląda? Może zacznę z pana Wojciecha. Dziękuję za pytanie. Ja bym powiedział, że tutaj kluczową sprawą jest to, czy istnieje Kaukaz jako region. Bo, polityczny region, bo wiadomo, że istnieje Kaukaz jako region geograficzny, Kaukaz Południowy, czyli Gruzja, Armenia, Azerbejdżan, niepodległe państwa, były republiki radzieckie. Natomiast czy to jest region w sensie politycznym, to znaczy czy te trzy państwa mają wspólne interesy, czy jest możliwa współpraca regionalna, no to tutaj odpowiedź jest już bardziej skomplikowana. Ja bym powiedział nawet szerzej, to już dygresja, ale obiecuję, że króciusieńko, czy istnieje przestrzeń poradziecka. Znaczy, czy takie, oczywiście, że istnieje w tym sensie, że istnieją państwa, które wchodziły w skład Związku Radzieckiego, który się 30 lat temu rozpadł. Natomiast czy używanie takiego wspólnego mianownika cokolwiek tłumaczy, skoro na obszarze poradzieckim mamy takie państwa jak Tadżykistan i Łotwa na przykład, czyli członka z jednej strony rosyjskich formatów integracyjnych, z drugiej członka NATO Unii Europejskiej. Czy używanie takiego pojęcia coś tłumaczy? I kończę dygresję na mniejszą skalę, czy właśnie mówienie Kaukaz Południowy jako region polityczny to czy coś tłumaczy, moim zdaniem więcej zaciemnia. I teraz to, co tutaj pani zacytowała, to oczywiście jest możliwa interpretacja podziałów regionalnych, ale ja bym jeszcze poszedł dalej, mianowicie po rozpadzie Związku Radzieckiego w sumie każde z tych trzech państw troszkę inną drogę wybrało i tutaj upraszczając, bo oczywiście przez 30 lat były różne zwroty, różni politycy byli u władzy w różnych państwach, różne koleje losu te państwa przechodziły, ale najogólniej mówiąc Gruzja generalnie orientowała się przez całą swoją, za krótkimi wyjątkami, tą poradziecką historię na zachód. I chciała, i to jest do tej pory priorytet, stać się członkiem tego instytucjonalnego zachodu, czyli wstąpić do Unii Europejskiej, wstąpić do NATO i to był gruziński priorytet. I tutaj może się ta Turcja pojawiać jako członek NATO i jako sąsiad Gruzji. I rzeczywiście tutaj Gruzja w bardzo wielu projektach uczestniczy z Turcją, również gospodarczych, dlatego że po prostu leży pomiędzy Azerbejdżanem mającym zasoby węglowodorów, a Turcją, która jest takim hubem regionalnym i te wszystkie rury, ponieważ była wojna karabaska i nie mogły przejść przez Armenię, to szły przez Gruzję i Turcję. I rzeczywiście tutaj ta współpraca gdzieś, o której pani wspomniała, turecko-azerbejdżańsko-gruzińska się wpisuje, ale generalnie Gruzja orientacja na zachód. Armenia orientacja na Rosję. Armenia uczestniczyła od początku we wszystkich formatach integracyjnych, a kiedy wydawało się, że w 2013 roku podpisze umowę stowarzyszeniową, tak zwaną DCFTA z Unią Europejską na szczycie Partnerstwa Wschodniego,
w Wilnie, to jednak przemyślała i tej umowy nie podpisała. Co prawda później podpisała umowę partnerską. Notabene ta umowa właśnie się zakończyła i ratyfikacja po 3,5 roku i 1 marca wchodzi w życie. Ale generalnie to był kierunek właśnie na Rosję. To jest jedyne państwo w regionie, gdzie jest baza rosyjska wojskowa w mieście Gyumri, z garnizonami w Gyumri, w Erywaniu. To jest kraj bardzo ściśle powiązany z Rosją, czyli Gruzja, orientacja na zachód, Armenia, orientacja na Rosję, no i trzeci gracz, trzeci aktor, Azerbejdżan, który też przez te 30 lat to zbliżał się do Rosji, to do Zachodu, ale generalnie nie był za bardzo zdeterminowany, żeby się przyłączyć ani do, powiedzmy, Unii Europejskiej, ani do Unii Eurazjatyckiej, czyli Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej, co wynika z prostego powodu, że to jest państwo, które ma duże zasoby ropy, gazu i w związku z tym jest atrakcyjnym partnerem, nie musi po prostu nigdzie należeć. Natomiast wybrał sobie właśnie partnera Turcję. Jeszcze Hejdar Alijew, prezydent Azerbejdżanu w latach 93-2003, wcześniej długoletni przywódca sowieckiego Azerbejdżanu jako pierwszy sekretarz, rzucił takie hasło: jeden naród, dwa państwa. Bir millet, iki devlet w językach azerbejdżańskim i tureckim, które są bardzo do siebie podobne. I na tym sojuszu jakby opiera swoją przyszłość, w związku z czym trochę bardziej jest związany z Zachodem, bo ta Turcja jednak właśnie członek NATO, mimo wszelkich sporów, kontrowersji, jednak projekty gospodarcze, mimo wszelkich też ociepleń relacji z Rosją, to jednak jest ten bardziej zachodni mimo wszystko wektor, przynajmniej jeszcze na razie, niż rosyjski. No i mamy taką sytuację, że każde z tych trzech państw się trochę w inną stronę patrzy, czyli właśnie Gruzja na zachód, Armenia na północ, czyli w stronę Rosji, Azerbejdżan trochę swoją drogą idzie, chcąc współpracować z każdym, ale nie należeć do żadnego bloku. Czyli ja bym powiedział, i teraz mieliśmy wojnę w Karabachu, już kończąc tą część wypowiedzi, tą wypowiedź. I ta wojna potwierdziła bardzo ścisłe relacje i bardzo dojrzałe pomiędzy Azerbejdżanem a Turcją, Baku, Ankarą. Bliskie relacje z Rosją cały czas, Azerbejdżanu. Poprawne relacje z Zachodem, bym powiedział. I w związku z tym, gdybym miał dzisiaj taką linię przeprowadzić, to bym powiedział, że są trzy Kaukazy. Kaukaz zachodni, prozachodni, to jest jeszcze cały czas Gruzja, gdzie cały czas koło 3/4 w różnych badaniach opinii publicznej ludzi chce integracji z NATO, chce integracji z Unią. Kaukaz rosyjski w postaci Armenii, tego przyczółka, przy wszystkich uproszczeniach, które można mi zarzucić w tej chwili, i Kaukaz turecki, i tutaj, gdzie należy Azerbejdżan, i tutaj byłby zbiór częściowo zbieżny z tym pierwszym, bo Gruzja trochę rzeczywiście w pełni zgoda do tego turecko-azerbejdżańskiego Kaukazu należy. To ja bym tutaj postawił kropkę i jeszcze raz się zastrzegł, że to wszystko można by w nieskończoność niuansować. No tak, ale tutaj jednak rozmawiamy na takich trochę, powiedzmy, bardziej przykładach czy prostszych rzeczach, żeby zrozumieć w ogóle cały ten obszar. Ale pan sprawił, że on jeszcze trudniejszy jest teraz, jak się jeszcze go podzieliło na mniejsze części. Ale bardzo dziękuję. No to Bir millet, iki devlet, to teraz prezydent Erdoğan wykorzystuje w każdym swoim prawie jakimś tam wystąpieniu na jakąś rocznicę, więc bardzo się hasło przyjęło w Turcji również. Ale chyba wszyscy tym zyskują. Arku, czy dodasz coś z tego pytania? Znaczy tej odpowiedzi? Tak, to chyba postaram się dalej. To się nie zgodzisz na przykład. Postaram się chyba dalej niuansować, bo też mam często takie wrażenie, że rozmawiając o Kaukazie, czy na przykład o sąsiedniej Azji Centralnej, często właśnie mówimy o wpływach mocarstw, o różnych podziałach, liniach podziałów, o jakichś wpływach, rywalizacji tych wpływów, co troszeczkę umniejsza w naszym myśleniu rolę tych państw, czy tych narodów, jakie zamieszkują dany region, i tego, że one jednak w różnym stopniu, ale jednak dysponują jakąś podmiotowością w ukierunkowywaniu swojego rozwoju, swoich sojuszy i tego, jak rozwijają się ich państwa. Na Kaukazie zdecydowanie
te trzy państwa, do których się odnosimy, czyli Gruzja, Armenia, Azerbejdżan, no miały zróżnicowane możliwości kształtowania kierunków rozwoju swojej polityki zagranicznej, obrały różne priorytety budowania swojego państwa od wewnątrz, co się wiązało właśnie z tymi możliwościami, to o czym wspominał Wojciech Górecki. Azerbejdżan miał największe możliwości, mógł sobie pozwolić na najwięcej asertywności wobec innych partnerów w regionie, no bo ponieważ było go po prostu na to stać. I oczywiście za tym też szły w późniejszym czasie czynniki wojskowe, wiązały się z tym czynniki demograficzne. Była to sytuacja wprost odwrotnie proporcjonalna do tego, w jakiej sytuacji znalazła się Armenia, tak? Czyli państwo izolowane regionalnie, państwo skonfliktowane z Azerbejdżanem, który był większy, silniejszy, bogatszy, ludniejszy, co determinowało, że tak powiem, przymusowy sojusz z Rosją, którą szczególnie w ostatnich latach zaczęto określać już nawet nie tyle jako sojusznika, co często jako sojusznika po prostu nie z wyboru, tylko z konieczności, no bo zdawano sobie sprawę w Armenii, że Rosja nawet jeżeli jest w wielu aspektach polityki armeńskiej czynnikiem, no nie chcę powiedzieć, że destrukcyjnym, ale z całą pewnością ograniczającym ją w wielu obszarach, no to jednak jest sojusznikiem jedynym, który gwarantuje w jakimś stopniu bezpieczeństwo. I tak mimo wszystko, mimo tego, co się stało w ubiegłym roku w związku z konfliktem w Górskim Karabachu, no tak jest do dziś dzień. Gruzja jest takim modelem, powiedzmy, gdzieś pomiędzy Armenią i Azerbejdżanem, bo do pewnego stopnia Gruzji oczywiście udało się wypracować swój model rozwoju, swój kierunek polityki zagranicznej, model zachodni. I trzeba sobie jasno powiedzieć, że na tym polu Gruzja osiągnęła określone sukcesy, no bo ma podpisaną umowę stowarzyszeniową z Unią Europejską, ma podpisaną umowę o pogłębionej strefie wolnego handlu, obywatele Gruzji korzystają z ruchu bezwizowego, dodatkowo no, Unia Europejska jest największym partnerem handlowym Gruzji, więc jakby to przyniosło jakiś efekt, no tylko że z drugiej strony to również wiązało się z określonymi działaniami Rosji, których no niejako punktem kulminacyjnym był rok 2008, kiedy doszło do wojny rosyjsko-gruzińskiej i do stworzenia stanu politycznego na Kaukazie w Gruzji, jaki istnieje po dziś dzień, w którym no ponad 20% terytorium Gruzji znajduje się poza kontrolą władz gruzińskich, bo jest de facto okupowane przez Rosję, co w takiej perspektywie już szerszej no jednak jest ograniczeniem dla tego kursu, jaki obrali sobie Gruzini, no bo bez reintegracji całego terytorium, bez uregulowania kontaktów, relacji z sąsiadami, bez zakończenia tego konfliktu, no postawienie takiego definitywnego kroku w integracji europejskiej jest po prostu dla Gruzji niemożliwe. Z tym wiąże się określony problem, a więc to, że pomimo tych wszystkich sukcesów, jakie Gruzji udało się osiągnąć w relacjach z Unią Europejską i odwrotnie Unii Europejskiej z Gruzją, no to doszliśmy do momentu, w którym ciężko jest zrobić coś więcej, w którym ciężko jest Unii Europejskiej zaproponować lepszy, bardziej atrakcyjny format współpracy, no bo de facto na ten moment Unia Europejska nie jest zainteresowana dawaniem czegoś więcej Gruzji. Z kolei to po drugiej stronie, a więc w Gruzji, rodzi pewne zniecierpliwienie tego typu sytuacją. Mimo tego poparcie dla obranego kierunku współpracy z Unią Europejską w Gruzji utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie. Jakby determinantów tego jest wiele. Jednym z nich jest utrzymujący się w Gruzji no, antyrosyjska perspektywa myślenia społeczeństwa, która też nie tyle na poziomie społecznym, ale na poziomie politycznym właśnie w związku z tą okupacją części terytorium Gruzji przez Rosję, niejako na ten moment uniemożliwia obranie innego kierunku rozwoju czy polityki zagranicznej przez Gruzję. No ale tutaj wchodzi właśnie kolejny element, który jest coraz bardziej widoczny, szczególnie od ubiegłego roku, a więc polityka Turcji na Kaukazie. I tutaj już nawiązuję do tej linii podziału, którą ty na początku sugerowałaś, bo faktycznie... Ja ją wyczytałam, to nie, że ja ją sugerowałam. Dokładnie, ale tutaj już tak powiem, chciałem nawiązać do określenia mojego kolegi z Instytutu, Karola Waślewskiego, naszego eksperta od Turcji, który politykę Turcji w różnych częściach świata bardzo często określa jako takie wsadzanie nogi.
że Turcja nie do końca dąży do podważenia roli Rosji, czy Turcja nie do końca dąży do podważenia roli Unii Europejskiej w relacjach z Gruzją, bo też fakt faktem, że instrumenty ku temu ma ograniczone, jednakże ma instrumenty do tego, aby właśnie wsadzać tą nogę, pojawiać się w danym regionie i odgrywać rolę większą niż dotychczas, ale jednak rolę nie czyniącą z niej głównego rozgrywającego w danym regionie, jednakże poprzez to głębsze wsadzanie nogi czy jej wyciąganie, idąc dalej za tą analogią, Turcja jest w stanie kreować swoją politykę nie tylko na Kaukazie, ale także na innych frontach, zarówno w relacjach z Rosją, jak i z innymi partnerami. Turcja jest w stanie rozgrywać i Rosję, i Unię Europejską, a przynajmniej stworzyć sobie potencjał do tego typu rozgrywek. I to kształtuje obecną rzeczywistość na Kaukazie. Ale czy da się przeprowadzić taką jednoznaczną linię? Nie, no bo jest tyle zmiennych, jest tyle czynników, które we wszystkich tych państwach jednak wpływają na dynamikę procesów już nie tylko politycznych, ale społecznych, że tego typu rysowanie takich jasnych podziałów, pomimo tego, że mówimy o państwach, o zarysowanych granicach, o pewnej historii, kulturze, tradycji, no to jednak tworzenie takich jasnych linii podziału, no w mojej ocenie nie jest proste. No, Turcja wkłada tą nogę w różne miejsca, między drzwi, tylko kiedyś, żeby ją te nogi ktoś nie przyczasnął, bo ona tak bardzo pogrywa z tymi momentami. Ale faktycznie stwierdzenia Karola tutaj bardzo dużo ich ma o teflonowym Taipie, które mi zapadło bardzo w pamięć. I Taip dalej jest teflonowy, czyli wszystko przetrwa. Ale wracając do naszej rozmowy, tak jakby teraz chciałabym zacząć od ciebie, Jaku. Teraz w drugą stronę, żebyś ty jako pierwszy odpowiadał w łatwiejszą formę. I nawiązać do naszej rozmowy, no już jakiś czas temu o właśnie konflikcie w Górskim Karabachu i zapytać ją, bo już teraz tak jakby no, teoretycznie jest on zakończony, zawieszony, już nie ma walk zbrojnych. Chciałam się zapytać o to, czy można powiedzieć, że ten konflikt jest zażegnany? Czy to jest trochę tak, że w tym miejscu zawsze się będzie tliła jednak jakaś taka walka o ten obszar i jakaś taka kość niezgody? A z drugiej strony, kto tak naprawdę zyskuje na aktualnym stanie? No bo tutaj na początku wydaje się, że takim pierwszym zwycięzcą, no Azerbejdżan można nazwać. Z drugiej strony no, Turcja ogłasza siebie jako prawie takiego drugiego zwycięzcę tego rozwiązania konfliktu, ale w sumie się temu przejrzeć, to dużo więcej do powiedzenia ma Rosja. Turcja tak po prostu właśnie wsadziła tam swoją nogę i jednak się tam gdzieś jest już w tym miejscu, jest graczem, który ktoś go pyta o zdanie, ale no, nie odgrywa tam takiej kluczowej roli, więc chciałabym zapytać właśnie ekspertów, jak to generalnie jest? Kto najwięcej zyskał na tym, co się tam teraz stało? Do ciebie. Moje ocenie. Zdecydowanie nie możemy mówić o zakończeniu konfliktu, czy to w Górskim Karabachu, czy to konfliktu ormiańsko-azerskiego. No bo dobrze, w zeszłym roku mieliśmy do czynienia z bardzo poważną eskalacją, czy też drugą wojną karabachską, jak to już się przyjęło czasami nazywać. I ta eskalacja napięć się zakończyła. Ale to wcale nie znaczy, że konflikt między Ormianami i Azerami się zakończył, ponieważ poza konfliktem o zwierzchność nad terytorium Górskiego Karabachu, ten konflikt ma również podłoże etniczne, polityczne i te czynniki wręcz uległy intensyfikacji w wyniku ubiegłorocznych działań zbrojnych. Z tego względu, nawet jeżeli mamy w tej chwili wypracowane jakieś porozumienie tam w Górskim Karabachu pod auspicjami Rosji, mamy rosyjskich mirotwórców, którzy gwarantują to, że ponownej eskalacji, no przynajmniej teraz, czy przez te najbliższe 5 lat być nie powinno, no to ten konflikt cały czas trwa, zarówno w perspektywie Ormian, jak i w perspektywie Azerów. Najlepiej było to widoczne podczas defilady w Baku, w której brał udział również prezydent Turcji, obok prezydenta Azerbejdżanu wręcz na równi, jako sojusznicy, którzy odnieśli sukces w tej wojnie. I zarówno jeden, i drugi polityk wypowiadali słowa, które wskazywały, że jeżeli będzie taka konieczność, czy też potrzeba w przyszłości dalszej lub bliższej, no to Azerbejdżan wspólnie z Turcją nie będą wahały się, aby ponownie w jakiś sposób eskalować. Dzieje się tak, ponieważ eskalowanie tego konfliktu jest instrumentem rządzących zarówno w jednym, jak i w drugim państwie, no ale przede wszystkim w Azerbejdżanie, do tego, aby odwracać uwagę, aby w pewien sposób kreować pewne priorytety swojej polityki zagranicznej. I jeżeli przyjdzie ku temu konieczność,
to Azerowie, którzy są stroną silniejszą, no, z całą pewnością mają ku temu instrumenty, aby ponownie do tego dążyć. Oczywiście cały czas bierzemy pod uwagę, że są tam na miejscu są mirotwórcy rosyjscy, którzy rozdzielają jedną i drugą stronę, no, ale też to porozumienie, jakie zostało zawarte, no ono jednak nie jest porozumieniem, które zostało zawarte bezterminowo. Ono przewiduje perspektywę 5-letnią i po tych 5 latach ponownie można przedłużać obecność sił pokojowych rosyjskich w Górskim Karabachu, ale sam ten proces przedłużania tego porozumienia może być właśnie okazją do określonych eskalacji i osiągania jakichś mniejszych celów po drodze. Z kolei po drugiej stronie dla Ormian tego typu rozstrzygnięcie, w którym utracili mniej więcej 3/4 ziem w Górskim Karabachu, które kontrolowali. Mówiąc o ziemiach, które kontrolowali, nie mówię tylko o samym Górskim Karabachu właściwym, ale także o tych azerskich okręgach okalających Górski Karabach. Ormianie utracili 3/4 tego, co posiadali tam. W dodatku to, co zostało pod ich kontrolą, no zgodnie z zawartym porozumieniem, w dalszym ciągu kontrola nad tym jest kwestionowana, ponieważ porozumienie zakłada, że dalsza przynależność tych ziem zostanie określona w przyszłości. No i w zasadzie tyle. Jest jeszcze wzmianka w porozumieniu o tym, że ta przynależność tych ziem zostanie rozstrzygnięta w zgodzie z zasadą integralności terytorialnej Azerbejdżanu. A więc wspomnienie o tej zasadzie w porozumieniu, a nie wspomnienie o zasadzie prawa do samostanowienia Ormian w Górskim Karabachu, no jest bardzo niebezpieczne i krzywdzące na Ormian i tak oni to oceniają, ponieważ nie tylko w ich ocenie jest to uchylenie drzwi do tego, aby również w przyszłości kwestionować kontrolę Ormian nad tym, co im pozostało teraz. Ale niezależnie od tych zagrożeń, jakie dotyczą samego Górskiego Karabachu, no to przecież w trakcie wspomnianej już przeze mnie defilady w Baku, prezydent Alijew kwestionował już nie tylko przynależność tych pozostałości Górskiego Karabachu do Armenii, ale kwestionował także to, czy ziemie już Armenii właściwej, takie jak okolice Siuniku, czy nawet samego Erywania, to są tereny ormiańskie, no bo przecież tam też również można historycznie dowiedzieć, że w jakiś sposób przynależą się one Azerom. To tworzy bardzo niebezpieczny precedens i to pokazuje, że jeżeli będzie możliwość czy konieczność eskalacji, no to strona silniejsza, jaką jest Azerbejdżan, może do tego dążyć. Z kolei nawet jeżeli jest się stroną słabszą w tego typu konflikcie, jak Ormianie, no to jednak ciężko jest przełknąć taką pigułkę bardzo gorzką, jaką jest porażka w takim konflikcie. Porażka w konflikcie w zasadzie, w którym od 30 lat dysponowało się status quo, które było korzystne dla tej strony słabszej. I nagle trzeba przełknąć porażkę, która jest naprawdę bardzo dotkliwa dla Ormian, bardzo upokarzająca. I nawet jeżeli Ormianie zdają sobie sprawę, że nie są w stanie odwrócić stanu rzeczy w Górskim Karabachu, no bo nie dysponują instrumentami wojskowymi, nie dysponują sojusznikiem, który chciałby im w tym pomóc, no bo widzimy, że Rosja nie chce rozstrzygać tego konfliktu, Rosja nie chce, aby któraś ze stron w tym konflikcie zwyciężyła, czy aby ten konflikt zakończyć pokojowo, Rosja chce, żeby ten konflikt trwał, bo to jest filarem jej polityki wobec tej części świata. No wobec tego nawet jeżeli Ormianie mają świadomość, że nie są w stanie zmienić tego stanu rzeczy, no to jednak pogodzenie się z taką porażką i pogodzenie się z utratą swoich ziem uważanych, no będących bardzo ważnym odnośnikiem w tożsamości narodowej, no jest trudne, a wręcz może chyba niemożliwe i na pewno będzie kształtowało ormiańską politykę wewnętrzną no, przez najbliższe lata, jak nie dekady. No bo tak jak Ormianie od wielu, wielu lat wspominają utraconą świętą górę Ararat, która teraz jest na terytorium Turcji, no to będzie podobne odczucie na poziomie społecznym, narodowym, utrata tego, co utracili w Karabachu w ubiegłym roku. Dziękuję bardzo. Chciałabym się zapytać, czy pan Wojciech Górecki chciałby coś dodać do tej odpowiedzi? Może tak, pan uważa, że to jest koniec konfliktu, że mieli jakąś niezgodę. Nie, tu się akurat zgadzamy. To może na coś innego bym chciał zwrócić uwagę. Też uważam, że to nie jest koniec konfliktu z bardzo prostego powodu. Znaczy to, co my nazywamy porozumieniem, ja sam tak mówię, to miało formę oświadczenia trzech liderów, czyli prezydenta Rosji, prezydenta Azerbejdżanu i premiera Armenii, podpisanego oddzielnie. I to jest no, bardzo niska ranga dokumentu, tak? To nie jest porozumienie, które wymaga ratyfikacji i tak dalej, to nie jest tym bardziej traktat pokojowy. Więc ten konflikt, czy powiedzmy
to stadium wojenne, z którym mieliśmy do czynienia jesienią, to 44 dni od końca września do 10 listopada, zakończyło tą wymianę ognia, zakończyło oświadczenie trzech liderów, czyli coś, co można bardzo łatwo kwestionować. To jest, oczywiście mówi się o porozumieniu, no bo rzeczywiście tam się dogadali w wielu sprawach, które są jakoś tam teraz realizowane, okazało się, że Rosja może to wymuszać i tak dalej, więc to miało formę porozumienia, ale to porozumieniem nie było. A druga sprawa, że to, co już trochę tutaj Arkadiusz zaznaczył, czyli nie mamy statusu Karabachu. Mam na myśli tę część, która przy Ormianach została. Jeśli chodzi o sam Karabach, to oni mają większość, bo oni oczywiście stracili wszystkie ziemie dookoła, ale sam Karabach oprócz Gadrutu, Szuszy, to mają większość, no tylko, że właśnie nie wiadomo nie tylko, jaki jest tego status, ale też w jakim trybie ten status będzie w przyszłości uzgadniany, czy z Mińską Grupą OBWE, czyli takim ciałem, którego współprzewodniczącymi są Rosja, Francja, Stany, które zajmuje się tym konfliktem, czy w innym formacie i tak dalej, i tak dalej. No i kwestia ostatnia, czyli ta perspektywa czasowa stacjonowania przez 5 lat rosyjskich sił pokojowych. I tu pełna zgoda, że nie musi być tak, że to automatycznie zostanie to stacjonowanie przedłużone, czyli my mamy mniej więcej, bo nie sądzę, żeby się coś w ciągu 4 lat najbliższych wydarzyło, czyli powiedzmy mamy zawieszenie tego konfliktu, mamy zamrożenie na trochę innym poziomie, chociaż pewne procesy się dzieją, typu odblokowywanie szlaków komunikacyjnych. Myślę, że tutaj będziemy mieli jakiś ruch w tym kierunku. Mieliśmy spotkanie już trzech liderów, nie online, ale bezpośrednio w Moskwie w styczniu. Mamy jakieś grupy robocze, pożyjemy, zobaczymy. Natomiast tak, zgadzam się, konflikt nie jest zakończony. Natomiast druga część pytania dotyczyło, kto wygrał. Tak, czy można w ogóle powiedzieć, kto wygrał ten konflikt, ale... Taktycznie oczywiście Rosja jest zwycięzcą. Ktoś ładnie powiedział, że Rosja wygrała w wojnie, w której nie brała udziału. No i tutaj to, co Rosja osiągnęła, to osiągnęła dzięki raczej no, mistrzostwu dyplomatycznemu i umiejętnościami rozgrywania swoich atutów niż rzeczywistą wolą, nie wiem, wyłącznej kontroli nad regionem czy instrumentami, które są w rosyjskiej dyspozycji. Ale Rosja bardzo sprawnie rozegrała sprawę i wcześniej nie mieliśmy żadnych sił pokojowych, teraz mamy rosyjskie. Rosja narzuciła warunki tego porozumienia, nie będącego porozumieniem, czyli tak, taktycznie Rosja wygrała, bo nie było jej na Kaukazie w postaci sił pokojowych w Karabachu, teraz jest. Jest to sukces. Natomiast wygrała oczywiście też Turcja. To jest z jednej strony takie wsadzanie rzeczywiście nogi w uchylone drzwi, ale skuteczne. Na tyle skuteczne, że Rosja jakby autoryzowała te roszczenia tureckie do wpływów na Kaukazie. Autoryzowała w ten sposób, że powstało i działa już rosyjsko-tureckie centrum monitoringowe, w skład którego wchodzą rosyjscy i tureccy oficerowie. To się znajduje w Agdamskim rejonie, jednym z tych, który był zajmowany przez Ormian, teraz jest kontrolowany przez Azerbejdżan, znajduje się blisko tego właściwego Górskiego Karabachu i przetwarza informacje otrzymane głównie z dronów. Mało tego, były prezydent Rosji Miedwiediew powiedział, że Turcja jest takim czynnikiem, którego nie sposób nie brać pod uwagę. On to powiedział, że musimy brać pod uwagę stanowisko Turcji przy okazji właśnie uruchomienia tego centrum monitoringowego. Wcześniej jeszcze prezydent Putin powiedział w wywiadzie telewizyjnym, że przyrównał relacje turecko-rosyjskie do relacji niemiecko-francuskich, co było jakby no, stawiało na równi jakby Turcję jako partnera. No i prezydent Putin powiedział bardzo ważną rzecz, że Turcja nie złamała prawa międzynarodowego, czyli jakby usprawiedliwił ten stopień zaangażowania Turcji, jaki widzieliśmy, no to było zaangażowanie przede wszystkim polityczne, mówiło się o przerzucie tych bojowników z Syrii, co Turcja jakby cieszyła się, że taka narracja jest, bo pokazywała jej determinację, ale nigdy nie zostało potwierdzone przez Turcję oficjalnie, chociaż o tym i Macron mówił i Putin mówili.
Czyli zyskała Turcja, no bo wydaje się, że ta noga jest już tam utkwiła w tych drzwiach na dobre i tej nogi się tak szybko nie da wypchnąć. Rosja taktycznie się umocniła. Jak to będzie strategicznie, zobaczymy. Być może jest to łabędzi śpiew Rosji na Kaukazie, zobaczymy. Ale taktycznie na pewno Rosja wygrała. Turcja wygrała, no bo właśnie jest współgospodarzem i konsumentem zwycięstwa w postaci właśnie na przykład tego centrum monitoringowego. Azerbejdżan wygrał, no bo kontroluje tereny, których nie kontrolował. Przegrała Armenia, przegrał Zachód, bo Zachód, kolektywny Zachód rozumiany bardzo szeroko, bo próby na przykład rozmów pod auspicjami zachodnich współprzewodniczących mińskiej grupy się nie powiodły. We Francji się nie udało spotkania zorganizować, Stanom się udało jedno zorganizować, ale do niczego nie doprowadziło. I wpływy zachodnie są coraz mniejsze, również te wpływy jako współgospodarzy, współprzewodniczących mińskiej grupy, gdzie tak mówiło się, że są Stany, Rosja i Francja, która jakby symbolicznie reprezentuje Unię Europejską. Dziękuję. Teraz bym przypomniał się zostać i właśnie pociągnąć ten temat tych wpływów, bo o wpływach rosyjskich już sobie powiedzieliśmy sporo, wpływach tureckich też, trochę padło wpływ europejskich. Chciałabym jeszcze dopytać się, czy te wpływy europejskie oprócz jeszcze Gruzji gdzieś tam jeszcze jakieś są, czy to już teraz zostało na tym Kaukazie takie szeroko pojętym zatarte, czy oprócz tego są jeszcze jakieś wpływy, na chińskie, czy tego tam w ogóle nie ma? Czy jeszcze jakieś wpływy oprócz tych rosyjskich, tureckich, trochę europejskich mamy? Rozumiem, że teraz ja, tak? Tak. Dlatego chciałam przy panu już zostać. Było na zmianę. To było sprawiedliwe. To ja bym jeszcze tutaj dorzucił oczywiście Iran, który jest trzecim sąsiadem regionu. To jest region składający się z trzech, tak jak powiedzieliśmy, region geograficzny, niekoniecznie polityczny, składający się z trzech państw, który ma trzech sąsiadów, czyli Rosję na północy, Turcję na południowym zachodzie, Iran na południowym wschodzie, na południu bardziej. Bardziej Turcja na zachodzie niż na południu. I w czasie tej defilady, o której już tu mówiliśmy w Baku z udziałem prezydentów Alijewa i Erdoğana, padła ze strony tureckiego lidera taka propozycja, bo odgrzanie propozycji z 2008 roku, kiedy Erdoğan rządził jako premier w Turcji. I ta propozycja dotyczyła stworzenia takiego formatu, w którym braliby udział wszyscy aktorzy regionalni i sąsiedzi regionu, czyli właśnie Gruzja, Armenia, Azerbejdżan, Turcja, Rosja, Iran. No więc Iran był bardzo aktywny w czasie konfliktu, no tylko że w sensie, że wiceminister spraw zagranicznych, notabene o tureckim nazwisku Arakci, objeżdżał stolice, proponował swoje pośrednictwo, no ale z tego pośrednictwa nie skorzystano. Teraz też minister z kolei spraw zagranicznych Iranu jeździł do regionu, ostatnio był w Nachiczewanie. I tego Iranu się nie da za bardzo pominąć. Iran uważa Kaukaz za historycznie swoje tereny, zwłaszcza Azerbejdżan, który wchodził czy to w skład państwa perskiego, czy jakoś w orbitę perską przez no do tego stopnia, że do końca XIX wieku elity w Azerbejdżanie mówiły po persku, tak jak u nas po francusku i tak dalej, i tak dalej. Czyli mamy mniejszą azerbejdżańską, czy azerską w Iranie, prawda? Tak, której się właśnie władze trochę obawiają, mimo że to są ludzie z reguły dość lojalni wobec państwa irańskiego, wobec Teheranu, ale ich jest, tych Turków, ja miałem okazję rozmawiać, oni się raczej identyfikują jako Turcy, nie jako Azerbejdżanie, czy nie jako Azero-Turcy, ale tym niemniej właśnie oni mówią azerbejdżańską odmianą tureckiego i ich jest więcej niż obywateli Republiki Azerbejdżańskiej, niepodległego państwa. I Iran by rzeczywiście tą swoją nogę bardzo chciał tam wsadzić i być może się to Iranowi uda, jeżeli ten format zaistnieje, o którym mówił Erdoğan w Baku. Na pewno Iran jest zaniepokojony sukcesami azerbejdżańskimi. Iran tradycyjnie raczej to pokazuje, że to nie był konflikt religijny, czy nie jest konflikt religijny w Karabachu, że Iran bardziej sympatyzował z chrześcijańską Armenią niż z muzułmańskim, szyickim, chociaż to się też zmienia, Azerbejdżanem.
Dlatego, że Azerbejdżan ma na przykład bardzo dobre relacje z Izraelem i tego się, takiego oskrzydlenia się Iran boi. Więc Iran z pewnością by te wpływy chciał mieć większe, chce uczestniczyć w rozmowach dotyczących regionu, oferuje swoje usługi i wpływy irańskie, jakkolwiek niezbyt duże, no to jednak trzeba brać pod uwagę aspiracje irańskie, bym powiedział, bo wpływy są niezbyt duże, ale aspiracje są spore. No i jeśli chodzi o te wpływy szeroko rozumianego Zachodu, no one są wymywane. Największe są oczywiście w Gruzji. I tutaj myślę, nie chodzi o to, co jakby dla Zachodu więcej ugrać, tylko chodzi o to, moim zdaniem, żeby jeszcze tej Gruzji na przykład nie stracić. Właśnie przez na przykład wprzęgnięcie Gruzji do tego duetu turkijskiego, czyli Azerbejdżan i Turcja, bo te wpływy rzeczywiście obu graczy w Gruzji rosną. Dziękuję bardzo. Czarku, chciałbyś zadać tego pytania. Czy jeszcze jakieś wpływy byś tam zauważył? Tak, to tak już starając się uzupełnić, bo raczej nie będę wnosił żadnych sprzeciwów. No to jeżeli mielibyśmy zacząć od siebie, czyli od Unii Europejskiej, od Europy, no to oczywiście poza Gruzją perspektywy rozwoju relacji z państwami Kaukazu przez Unię Europejską, wzmacniania unijnej obecności, unijnych instrumentów, no są dość skomplikowane. Armenia jest państwem, która nawet jeżeli jest, czy byłaby zainteresowana tego typu integracją, no to nie może tego robić z określonych względów, bo po prostu z uwagi na swoje uzależnienie polityczne, wojskowe, gospodarcze od Rosji jest zaangażowana w konkurencyjne struktury, aczkolwiek i tak elitom ormiańskim udało się osiągnąć chyba maksimum na ten moment w relacjach z Unią Europejską, no bo w 2018 roku weszła w życie umowa o takim pogłębionym partnerstwie i współpracy gospodarczej, która jest niejako takim substytutem DCFTA, tylko że nie wiąże się z pogłębieniem współpracy politycznej, ale ogranicza się wyłącznie do tego aspektu gospodarczego. Co też ciekawe, ta umowa była negocjowana jeszcze przez dawne elity na czele z prezydentem Sarkisjanem, a została już później zawarta i wdrożona przez premiera Paszyniana, co też pokazuje, że jest tutaj jakiś w Armenii element, no powiedzmy, ponadpartyjny czy ponadklanowy w tej kwestii, no ale jednak wszyscy sobie zdają sprawę z tego, że perspektywa zbliżenia z Unią Europejską ma sufit, który jest dość nisko zawieszony przez Rosję i raczej nie da się go pominąć. Z kolei, jeżeli chodzi o Azerbejdżan, no to on już nie jest też zainteresowany w takim stopniu integracją z Unią Europejską, w jakim mógłby być, z powodu własnej decyzji. Kilka lat temu prezydent Alijew sam w jednym z wywiadów powiedział, że Azerbejdżan nie jest zainteresowany integracją z Unią Europejską. To było niejako pokłosie procesów, jakie towarzyszyły integracji Turcji z Unią Europejską, które w Azerbejdżanie z jednej strony wzmocniły przeświadczenie, że Unia Europejska jest niechętna państwom muzułmańskim, niechętna Turcji, a więc również niechętna Azerbejdżanowi. Dodatkowo, że oferta integracyjna Unii Europejskiej jest ograniczona i tak naprawdę nie daje jakichś bliskich perspektyw integracji. No a poza tym wymusza, powiedzmy, no, trudne kompromisy na państwach stowarzyszonych związane z demokratyzacją, praworządnością i wszystkimi powiązanymi z tymi kwestiami, co dla Azerbejdżanu byłoby trudne. Azerbejdżan w związku z tym zaczął podążać na tym polu niejako drogą turecką, a więc szukając takiego kontraktowego podejścia, takiej współpracy skupionej na sektorowych korzyściach, przede wszystkim związanych z eksportem surowców do Europy. Co istotne, no to w zeszłym roku w pełnej krasie zaczął działać kluczowy dla tego aspektu projekt, a więc południowy korytarz gazowy, który no, za pośrednictwem trzech kolejnych gazociągów dostarcza azerski surowiec do Europy, co jest sukcesem Azerbejdżanu, ale też pokazuje, że to jest forma współpracy z Unią Europejską, z Europą, jaka interesuje Azerów, a więc takie partnerstwo sektorowe, a nie do końca zwiększanie jakiejś takiej bliższej współpracy na innych polach, co z automatu ogranicza potencjał Unii Europejskiej do zwiększania swojego wpływu na sytuację na Kaukazie.
Oczywiście wspomniany Iran przez Wojciecha Góreckiego jest bardzo ważnym aktorem na Kaukazie, ale jest też nie tyle spoilerem, jeżeli tak byśmy to mieli określić, w relacjach np. z Azerbejdżanem przez właśnie trudne aspekty wzajemnych relacji, takie jak diaspora czy mniejszość Azerbejdżan w Iranie, która no prawnie nie jest mniejszością, no ale wiemy o tej mniejszości narodowej, która tam jest dość liczna, to jest ponad 10 milionów, a więc tak jak powiedział Wojciech Górecki, no więcej niż w samym Azerbejdżanie Azerów. Ale Iran mógłby być szansą dla państw Kaukazu do rozwoju na przykład infrastruktury komunikacyjnej, transportowej, szczególnie na kierunku północ-południe, czym Azerbejdżan w pewnym momencie był bardzo zainteresowany i do pewnego stopnia jest do dzisiaj. No tylko te wszystkie projekty spotykają się z pewną niedogodnością, a więc z międzynarodową izolacją Iranu, która się ściśle wiąże z reżimem sankcyjnym nałożonym na Iran ponownie za prezydentury Donalda Trumpa w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli na tym polu miałoby dojść do jakiegoś rozluźnienia sankcji na Iran, które otworzyłyby możliwości współpracy z Iranem i też możliwości inwestowania Iranu czy wchodzenia w większym stopniu w relacje z państwami Kaukazu Południowego, to Iran mógłby być postrzegany jako pewna szansa na współpracę i jako kolejny kierunek dywersyfikacji polityki zagranicznej w większym stopniu niż jest to teraz, no ale jest to uzależnione od szeregu innych czynników. Jest jeszcze jeden aktor, o którym nie wspomnieliśmy dzisiaj, a więc Chiny, o którym bardzo często się mówi, że no przecież ta inicjatywa pasa i szlaku, że to również dotyczy Kaukazu. W przypadku Chin ja mam z kolei troszeczkę wrażenie, że inicjatywa pasa i szlaku nie jest tak istotnym elementem polityki rozwojowej państw regionu, jak na przykład w przypadku sąsiedniej Azji Centralnej. No wiąże się to z kilkoma elementami, zarówno z konkurencją, jaką chińscy inwestorzy spotykają na Kaukazie, szczególnie właśnie w sektorze inwestycji infrastrukturalnych, no bo tutaj może poza Armenią, no ale w pozostałych państwach mamy dość silną obecność turecką, która jest ograniczeniem dla jakiejś ekspansji chińskiej, która mimo wszystko dokonuje się, ale w bardzo ograniczonym stopniu. Jest chyba najbardziej widoczna w Gruzji, no to słynne chińskie miasteczko pod Tbilisi i kilka ciekawych, interesujących inwestycji, ale poza tym ta ekspansja chińska nie jest też tak duża, jak z pewnością mogłaby być. Nie tylko państwa regionu, ale także sąsiednia Turcja widziałyby szansę w tym, aby inicjatywa pasa i szlaku w większym stopniu przechodziła przez Kaukaz i w większym stopniu była powiązana z tą częścią świata. No bo dla Turcji oznaczałoby to, że skoro te szlaki transportowe szłyby przez Kaukaz, no to również wiązałoby się to z rozwojem samej Turcji i uczestnictwem Turcji w tej inicjatywie. W tym celu zarówno Turcja, jak i Azerbejdżan, czy też w pewnym ograniczonym stopniu Gruzja starają się przedstawiać tą drogę rozwoju inicjatywy pasa i szlaku jako atrakcyjniejszą, bardziej stabilną niż ta droga biegnąca przez Rosję, czy ta południowa odnoga lądowa biegnąca przez Iran, proponując właśnie przeprawę przez Morze Kaspijskie i dalej kontynuowanie tej inicjatywy przez Kaukaz. Jednakże dotychczas nie spotkało się to z efektywnym odzewem strony chińskiej. W mojej ocenie no, Kaukaz jest regionem dość pominiętym w inicjatywie pasa i szlaku, szczególnie jeżeli zestawimy to z sąsiednią Azją Centralną, co powoduje, że jest szczególnie w takim sektorze jak na przykład inwestycje infrastrukturalne, o którym wspominałem, dość łakomym kąskiem dla inwestorów tureckich, którzy no, z wielu innych przyczyn no, to wejście na lokalne rynki, no może oczywiście poza Armenią, mają o wiele łatwiejsze. Dziękuję bardzo. Jeszcze powiedzmy, już zbliżamy się powoli do końca, ale jeszcze troszkę. Chciałabym teraz zapytać o wydarzenie chyba najbardziej świeże, które stało się chyba stosunkowo niedawno, czyli w styczniu, tyle o ile dobrze pamiętam, czyli o przedterminowe wybory prezydenckie w Kirgistanie. Chciałabym zapytać, dlatego że wydaje mi się, że Kirgistan, tak jak w ogóle Kaukaz, jest jednak krajem takim trochę odległym od tego, o czym się mówi u nas w mediach często. Jednak myślę, że do wielu osób nie trafiła informacja o tym, że były w ogóle wybory przedterminowe prezydenckie, ale też co one przyniosły, czego się można spodziewać po nowym prezydencie, czy ustrój prezydencki, czy zostanie zmieniony ustrój na ustrój prezydencki i czy to wszystko, co to wszystko może przynieść do tego kraju, coś się może zmienić, czy w ogóle coś się może zmienić, czy po prostu najprawdopodobniej jest to mała zmiana, która naprawdę niedużo przyniesie. Chciałabym teraz od Ciebie zacząć.
Tak, 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 przeskakując. Tak, przeskakując w inne miejsce, tak. Tak, ale równie ciekawe. Ale debata jest jedna, więc no niestety. Zdecydowanie zwycięstwo Sadyra Japarowa w styczniowych wyborach prezydenckich w Kirgistanie, no, że tak powiem, z przytłaczającą przewagą nad innymi kandydatami, no jest otworzeniem pewnego nowego etapu dla tego kraju, ale na ten moment myślę, że za wcześnie jest odpowiadać na pytanie, w jakim kierunku to wszystko zmierza. Na pewno możemy sobie odpowiedzieć na pytanie, w jakim kierunku to może zmierzać i jakie są związane z tym zagrożenia. Sadyr Japarow jest politykiem, którego moglibyśmy scharakteryzować, już upraszczając bardzo, jako polityka nacjonalistycznego, odwołującego się choćby w ostatniej kampanii wyborczej w dużym stopniu do haseł populistycznych, który doszedł do władzy dzięki efektywnemu wykorzystaniu protestów, a no mówiąc wprost, dzięki temu, że po prostu wyrósł jako lider tych protestów, ponieważ najlepiej zarządzał zasobami siłowymi, czymś, co nazwalibyśmy no, bojówkami czy gdzieś tuszkami. Jego zwolennicy byli w największym stopniu efektywni w tym, aby zdominować resztę, co Sadyra Japarowa, już upraszczając całą historię jesiennych protestów w Kirgistanie, wyniosło do władzy. Japarow, aby utrzymać się przy tej władzy, zaproponował pewien skok do przodu, a więc zmianę ustroju państwa, tłumacząc to tym, że demokracja w obecnym wydaniu nie do końca dobrze funkcjonuje w Kirgistanie, no bo co chwilę kończy się, prawda, jakimiś zamachami stanu. Poza tym mamy do czynienia ze słabymi instytucjami państwowymi, które w dużym stopniu nie spełniają swoich funkcji. No i Kirgizi ogólnie w jego ocenie nie do końca dorośli do tego modelu demokracji, w związku z czym zaproponował model, który jest bardzo ciekawy na pierwszy rzut oka. Obóz Japarowa przygotował wręcz projekt konstytucji jeszcze na jesieni, zarysowujący mniej więcej, ze wskazaniem na mniej więcej, jak ten ustrój przyszły ustrój państwa miałby wyglądać, mówiąc o tym, że byłoby to państwo z silnym ośrodkiem prezydenckim, z silną władzą wykonawczą, w której prezydent jako wybierany w bezpośrednich wyborach no, skupiałby najwięcej kompetencji. Miałby być najprawdopodobniej zlikwidowany parlament Kirgistanu, który byłby zastąpiony systemem takiej tradycyjnej formy demokracji bezpośredniej dla Kirgizów, jak Kurultaje. Aczkolwiek sam projekt nie doprecyzowuje dokładnie, jakie kompetencje miałyby przynależeć tego typu zgromadzeniom ludowym, w jaki sposób one miałyby się odbywać. Brakuje zdecydowanie uszczegółowienia tych wszystkich aspektów. Jednakże samo zaewoluowanie tych propozycji i braki konkretyzacji wskazuje nam, że najprawdopodobniej nie chodzi w tej propozycji zmian ustrojowych Japarowa o stworzenie jakiegoś nowego, bardziej skutecznego mechanizmu sprawowania władzy i wybierania władzy w Kirgistanie, a chodzi najprawdopodobniej o to, aby utrzymać się przy władzy, aby stworzyć silny ośrodek prezydencki, na czele którego obecnie stoi Japarow, który będzie gwarantował kontrolę nad państwem. Tylko że w tego typu sytuacji, jaka ma miejsce w Kirgistanie, a więc sytuacji, w której państwo jest po prostu słabe, w której instytucje państwa bardzo często okazują się słabsze od możliwości, jakimi dysponują lokalni no, oligarchowie, biznesmeni czy czasami grupy przestępcze, no to w takiej sytuacji nie można wyłącznie polegać na instytucjach państwowych i możliwości, jakie one stwarzają. Trzeba wchodzić taktyczne czy takie okresowe sojusze z lokalnymi oligarchami, czy też biznesmenami, czy też grupami przestępczymi, co tworzy bardzo taki zagmatwany schemat sprawowania władzy, z jakim mamy do czynienia tam obecnie. Jednym z postulatów Japarowa w kampanii wyborczej była oczywiście walka z korupcją, no bo każdy program polityczny musi zawierać walkę z korupcją, szczególnie w Kirgistanie. No tylko, że ciężko jest walczyć z korupcją w państwie, jeżeli władza opiera się właśnie na takim mechanizmie stabilizacyjnym, jak sojusze z biznesmenami, oligarchami i ludźmi, którzy w ten proceder są uwikłani. Ciężko jest walczyć z korupcją, jeżeli jest się w jakiś sposób częścią tego systemu korupcyjnego. Aczkolwiek można to wykorzystywać, tą historię walki z korupcją do tego, aby w jakiś sposób rozprawiać się z przeciwnikami politycznymi czy usuwać ludzi niewygodnych. I
z czymś takim mamy obecnie właśnie do czynienia. Co chwilkę, jeżeli robi się jakąś prasówkę na temat Kirgistanu, no to każdego dnia w zasadzie pojawia się informacja o tym, że ktoś został aresztowany, komuś postawiono zarzuty albo wobec kogoś wszczęto postępowanie związane z korupcją. I to oczywiście na pierwszy rzut tego może robić wrażenie, no bo można sobie pomyśleć, wow, jest nowy prezydent i on faktycznie chce tutaj to państwo usprawnić i pewne złe procedury wyplenić. Aczkolwiek to nie do końca służy chyba faktycznie walce z korupcją, a w większym stopniu usankcjonowaniu już bardzo silnej władzy, jaką w swoich rękach skupił Dżaparow i przygotowania państwa na majowe wybory, ponieważ w maju odbędą się w Kirgistanie wybory parlamentarne wraz z najprawdopodobniej wiążącym już tym razem prawnie referendum w sprawie zmian ustrojowych, w których Dżaparow potrzebuje poparcia społecznego na poziomie, jakie dostał podczas wyborów prezydenckich teraz w styczniu, a więc na poziomie bardzo wysokim, po to, aby zmienić konstytucję, po to, żeby sobie zagwarantować większość w parlamencie i po to, żeby wdrożyć zmiany, do jakich dąży. Zmiany, które nie do końca pchną Kirgistan w jakimś kierunku, powiedzmy, nowej formy zarządzania państwem, a bardziej pchnął Kirgistan w kierunku, no niestety, ale chyba autorytaryzmu, systemu, który będzie w jakimś stopniu upodobniony do systemu władzy w innych państwach Azji Centralnych, który będzie taką no, trochę pewnie niezrozumiałą efemerydą jakichś wzorców współczesnych i historycznych sprawowania władzy, które poprzez ich zagmatwanie będą miały ułatwić skupienie władzy nie poprzez urząd, ale poprzez człowieka, jakim będzie Dżaparow. Ale oczywiście no, droga do tego będzie wyboista, bo do maja są 3 miesiące, a w sytuacji problemów gospodarczych, problemów covidowych i ogólnej takiej powiedzmy no, dynamiki procesów społeczno-politycznych w Kirgistanie, no, droga do osiągnięcia celów, jakie Dżaparow sobie zakłada, no, może być wyboista. I tutaj skończę, żeby się nie zaglopowywać dalej. Dziękuję bardzo. Już tradycyjnie pytanie przekażę panu Wojciechowi Pleskiemu. Czy by chciał pan dodać do tych wyborów w Kirgistanie? Dobrze, że się odbyły. One utwierdzają taki brand, że użyję takiego słowa, Kirgistanu jako demokracji. Jest to co prawda demokracja wynikająca właśnie ze słabości państwa i z tego ogromnego zróżnicowania Kirgistanu, bo jest to państwo, które w zasadzie jest taką luźną federacją terenów kontrolowanych przez poszczególne klany, taki najbardziej wyrazisty podział, oczywiście północ-południe wokół Biszkeku i wokół Oszu na południu. No tym niemniej sam fakt, że, no i oczywiście ta demokracja ma taki bardzo anarchistyczny posmak. No tym niemniej, że nawet jak się zdobędzie tą władzę w rewolucyjny sposób, to jest potrzeba, żeby to legitymizować w wyborach. To jest oczywiście pozytywne. To jest kraj, którym jest 6. prezydent. W sąsiednich krajach mamy 2 prezydentów rządzących po rozpadzie Związku Radzieckiego, a często zaczynających jeszcze, ci pierwsi zaczynali jeszcze jako pierwsi sekretarze. Jest to bardzo ciekawy przypadek, jednym słowem, Kirgistan. I tutaj ja też no nie jestem optymistą, jeśli chodzi o stabilność w tym kraju, dlatego że jeżeli za bardzo wzmocni Sadr Dżaparow swoją władzę, no to będzie mieli 4. rewolucję, która go obali. Tak samo jak były takie próby Bakijewa, 2. prezydenta, który chciał pewne wzorce rosyjskie kopiować, to mu nie wyszło, a Atambajew próbował. Ale z drugiej strony tenże Atambajew właśnie po zakończonej kadencji odszedł, co nie wszędzie w regionie jest standardem. Ten system parlamentarny, który od 2. rewolucji kirgijskiej wprowadzono w 2010 roku, kiedy obalano Bakijewa, miał właśnie oddawać to zróżnicowanie regionalne, klanowe. No i to się nie sprawdziło. Rzeczywiście być może jakiś taki system półprezydencki
z mocniejszą niż to obecnie władzą prezydenta, ale jednak kontrolowaną przez parlament, gdzie reprezentowane by były różne grupy. Być może to byłoby jakimś punktem wyjścia, czego chyba wszyscy życzymy Kirgistanowi, bo ten kraj już dosyć właśnie wstrząsów przeżył. Jest to kraj, który jest członkiem, stanowi też wyzwanie dla właśnie sąsiadów i dużych graczy, bo jest członkiem formatów integracyjnych prorosyjskich, z drugiej strony tam są dosyć duże wpływy chińskie, Chiny graniczą bezpośrednio z Kirgistanem. Kirgistan próbuje tam swoje niewielkie możliwości poszerzyć, uczestnicząc, i tutaj nawiążę do tej Turcji, bo Kirgistan jest bardzo aktywnym uczestnikiem różnych forów panturkijskich, takie igrzyska na przykład koczownicze, które się odbywają nad Issyk-Kulem, gromadzą, są zwykle okazją do spotkań właśnie też politycznych. Rosja coraz mniej też ma takiego przełożenia bezpośredniego. To, co się dzieje, Chiny niepokoi. Natomiast słabość tego państwa no, czyni wszelkie prognozy na temat tego, czy się tam uda, czy te wybory będą początkiem jakiegoś procesu stabilizacji, no jeszcze trudniejsze. Po prostu tam jest, tak jak mówiliśmy, na Kaukazie jest dużo zmiennych, tam jest jeszcze więcej zmiennych właśnie dlatego, że można powiedzieć, że każdy region Kirgistanu, tego niezbyt dużego państwa, 2/3 Polski, no, rządzi się własnymi prawami. Ja rozmawiałem z dziennikarzami z Kirgistanu, kirgiskimi dziennikarzami, zawsze jestem pełen podziwu, bo oni, żeby rozeznawać się w miejscowej polityce, muszą znać relacje między innymi 40 klanami, wiedzieć kto skąd pochodzi, w jakiej wiosce się urodził, bo z tego wynikają jego powiązania, jego decyzje. Obserwujemy oczywiście z ogromnym zainteresowaniem, natomiast na zakończenie właśnie wrócę do tego, od czego zacząłem. Bardzo, bardzo bardzo bym sobie nie życzył, nie chciałbym po prostu, nie kibicuję w autorytaryzacji Kirgistanu i że ta demokracja, która ma posmak anarchistyczny, która jest oczywiście słabą i wynika ze słabości państwa, ale istnieje, to, że nie wiem, to jest kraj, który jedyny kraj w regionie, gdzie kobieta była prezydentem, jedyny kraj w regionie, gdzie prezydent ustąpił po zakończeniu kadencji i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No, ja bym dmuchał i chuchał tak jak na tej świeczkę, którą wiatr usiłuje zgasić, żeby jednak osłonić, żeby ta demokracja przetrwała, no bo to jest pod tym względem bardzo, bardzo specyficzny kraj, jednym w swoim rodzaju w Azji Centralnej. Dziękuję bardzo. No i teraz ostatnie moje pytanie już tak na koniec, takie trochę ogólne, ale najpierw właśnie pana Wojciecha Górskiego chciałabym zapytać o to, jak sobie poradziły kraje Kaukazu? Ja wiem, że tutaj nie da się tak jakby wszystkiego wziąć do jednego worka z koronawirusem. I jak teraz tam wygląda ta kwestia szczepień? Dlatego, że jednak, no mimo tego, że już żyjemy w tej pandemii już rok i wszyscy trochę mają jej dość, to tak dalej nią żyjemy teraz, szczególnie tymi szczepieniami. Jak tam wygląda ta sytuacja? Czy się szczepią? Jeżeli tak, to jaką szczepionką? Czy w ogóle jest tam ten problem teraz? Jeśli chodzi, to znaczy od początku pandemii najlepiej radziła sobie Gruzja z pandemią. To wynikało z bardzo, bardzo rygorystycznego lockdownu, z zamrożenia nie tylko gospodarki, transportu, izolowania miejscowości i gmin, gdzie się ogniska pojawiały. I tych przypadków było mało. To w ostatnich miesiącach zaczęło, wraz z tą drugą falą, zaczęła się trochę ta sytuacja zmieniać, ale Gruzja sobie relatywnie najlepiej radziła. Gruzja, może tutaj Arkadiusz dopowie, bo ja nie wychwyciłem żadnej informacji na temat, wiem, że Gruzja chce wakcynację przeprowadzać. Ja o tej wakcynacji czytałem, za chwilę opowiem, jeśli chodzi o Azerbejdżan. Natomiast z jaką szczepionką, to tutaj ja nie wyłapałem, może przeoczyłem sytuację. Jeśli chodzi o Azerbejdżan, to te liczby były dużo większe i oczywiście Azerbejdżan jest ludniejszy, ale chodzi o przeliczeniu na 100 tysięcy ludności. I w ostatnim czasie z kolei Azerbejdżan zaczął zapanowywać nad,
nad pandemią, też dość ścisły lockdown, chociaż nie do tego stopnia jak w Gruzji, ale też ścisłe wyjście tam w określonej potrzebie, konieczność uzyskiwania zgody przez SMS, no mechanicznie, ale trzeba było mieć SMS zwrotny, który tam pozwalał na wyjście. No i Azerbejdżan przeprowadza wakcynację chińską szczepionką. Oni mają takie założenie, że chcą 4 miliony ludzi zaszczepić, czyli 40%, mniej więcej tak 10 milionów, no to uważają, że to im wystarczy razem z tymi, co w naturalny sposób uzyskali odporność. Oni chińską szczepionką, i to jest trochę tak, jak rozmawialiśmy o polityce międzynarodowej, czyli Azerbejdżan, który mając do wyboru Unię Europejską i Unię Eurazjatycką, wybrał Turcję, to tutaj mając do wyboru właśnie szczepionkę rosyjską i szczepionki z Zachodu, wybrał chińską. Tym niemniej w ramach COVAX-u też chcę zdywersyfikować te dostawy i też jest otwarty na inne szczepionki, ale to, co zakupili dla siebie, 4 miliony dawek w pierwszej transzy zakupili, czyli jakby na 2 miliony zaszczepionych, bo to dwie dawki na osobę, no to właśnie to było CoronaVac, chińska szczepionka właśnie zakupiona. Jeśli chodzi o Armenię, tutaj Armenia miała najgorsze wyniki od początku w całym regionie i najmniej konsekwentny lockdown, chociaż też oczywiście te elementy lockdownu były. Można powiedzieć, w Gruzji ta pandemia działa na korzyść rządzących, bo ludzie dostrzegali, lepiej oceniali generalnie poczynania rządu wobec pandemii niż rząd jako taki. W Armenii właśnie zła sytuacja epidemiczna jeszcze dołożyła swoją cegiełkę do przegranej wojny i pozycja Paszyniana jest bardzo, bardzo niepewna, aczkolwiek no, na razie pozostaje u władzy. I tam nie słyszałem w ogóle o żadnej, może Arkadiusz mnie poprawi, żadnej planowanej akcji wakcynacyjnej na większą skalę. Dziękuję bardzo, więc Arku, przerzucam do Ciebie pytanie. Tak, to zrobię co mogę. Jeżeli chodzi o Gruzję i to, jak są planowane na ten moment szczepienia, no to wiem, że na pewno gruzińskie władze rozmawiają na temat zakupu szczepionek AstraZeneca, aczkolwiek w ilości, która miałaby zapewnić nie więcej niż 3% gruzińskich potrzeb, więc byłoby to zaszczepienie no, to tylko seniorów w wieku 65+, aczkolwiek rozmowy na temat zakupu, ile mówią o ilości, ile mogłoby to być zakupione, to nie mówią w ogóle o terminie dostawy. I to jest trochę problem już nie tylko państw Kaukazu, ale w ogóle, bo to rozmawianie na temat tego, jakimi szczepionkami dany kraj się będzie szczepił i w jakim terminie, to jest trochę takie handlowanie towarem, którego nie ma, no bo duże zainteresowanie na przykład w Gruzji wzbudziło w ubiegłym tygodniu podpisanie przez Ukrainę kontraktu na zakup szczepionek z Indii w całkiem dużej ilości, no tylko znowu tam nie ma zapisu, kiedy to wszystko będzie zrealizowane, wyprodukowane i dostarczone, tak? Więc to jest na pewno jeden z problemów, z którymi Gruzja i Azerbejdżan i Armenia mierzą się i będą się mierzyć, bo to jest jakiś taki problem powszechny, ale jest też problem, który zmierzono jego skalę w Gruzji, nie zmierzono jej w Azerbejdżanie, w Armenii, albo o tym nie wiem, ale jednak jest problemem no, bardzo istotnym. Zgodnie z badaniami społecznymi w Gruzji ponad 40% społeczeństwa jest niechętnych szczepionkom, więc to jest inny problem związany w jakimś stopniu może z dezinformacją szczepionkową, może po prostu z pewnymi stereotypami, które funkcjonują w społeczeństwie, no ale jeżeli ponad 40% społeczeństwa waha się, czy jest niechętna szczepieniom, no to jest to z całą pewnością wyzwanie do w tym kontekście szczepień powszechnych i dążenia do osiągnięcia jakiejś odporności populacyjnej. Na pewno, jeżeli mielibyśmy szacować, aczkolwiek no, ja nie spotkałem się z żadnymi takimi wiarygodnymi szacunkami, w jakim terminie państwa regionu miałyby się zaszczepić, no to na pewno to nie jest ten rok, kiedy te państwa mogłyby dojść do takiego pułapu właśnie jakiejś odporności na tym takim poziomie społecznym, państwowym. W związku z tym no to będzie jeszcze cięższy rok w kontekście gospodarczych konsekwencji pandemii niż ubiegły. Szczególnie dla Gruzji, w której sektor turystyczny odpowiada
za kilka procent PKB, ale jeżeli spojrzymy na całą gałąź, tak powiem, sektorów powiązanych z turystyką w Gruzji, no to to już będzie bardzo dobry odsetek PKB i że tak powiem, czynnik wpływający po prostu na poziom życia ludności. W związku z tym brak powszechnych szczepień na wystarczająco wysokim poziomie w Gruzji w tym roku oraz no, utrzymujące się, że tak powiem, konsekwencje międzynarodowe pandemii, a więc dalsze pewnie utrudnienia w podróżach, czy też niechęć turystów do takich wyjazdów jak przed pandemią, no, będą się bardzo wydatnie odbijały na poziomie życia ludności na całym Kaukazie, ale przede wszystkim w Gruzji, uzależnione od turystyki, co może być, że tak powiem, bezpośrednią przyczyną zmian preferencji wyborczych albo wzrostu niezadowolenia społecznego i konsekwencje tego będziemy odczuwać nie tylko my, obserwując sytuację tam na miejscu, no ale przede wszystkim politycy, dla których niezależnie od konfliktów politycznych, jakie toczą się w tej chwili na przykład w Gruzji czy w Armenii, no to jest oczywiście już inny temat, ale no to będzie największym wyzwaniem w mojej ocenie dla władz wszystkich krajów. Oczywiście szanse na to, żeby jak najlżej przejść przez ten rok ma Azerbejdżan, no bo tutaj faktycznie ten program szczepień wydaje się najbardziej zaawansowany wśród państw Kaukazu. Te chińskie szczepionki CoronaVac, o których wspominał Wojciech, no one zapewnią całkiem dobry odsetek, że tak powiem, szczepień na poziomie społeczeństwa, no od 20 do 30%. I jest duża szansa, że to może być zrealizowane w całości w tym roku, więc to jakby da pewien oddech na tym odcinku. Dodatkowo no, ceny surowców, a więc no, bardzo, bardzo ważny aspekt dla projektowania budżetu w Azerbejdżanie i ogólnie dla stabilności tego kraju. No może nie są na poziomie rewelacyjnym, ale no, to ustabilizowały się w większym stopniu niż miało to miejsce w roku ubiegłym, co też daje rządzącym oddech. No ale przede wszystkim pamiętajmy o tym, że rządzący prezydent Ilham Alijew i cała elita rządząca Azerbejdżanem no, korzystają w tej chwili z miesiąca miodowego no, po zwycięstwie w Górskim Karabachu. I absolutnie nie przeceniając tego aspektu, no ale zwycięstwo w Górskim Karabachu naprawdę będzie w stanie bardzo wiele osłodzić społeczeństwu azerskiemu w tej perspektywie krótkoterminowej, bo co będzie dalej, no oczywiście nie zawsze będzie można wszystko wygładzać i wszystko tłumaczyć zwycięstwem w Górskim Karabachu, ale na ten moment wiele niedociągnięć czy wiele niedogodności na poziomie społecznym da się w ten sposób uzasadnić. No sytuacja znowuż wprost odwrotnie proporcjonalna będzie w Armenii, gdzie negatywne konsekwencje gospodarcze i no pewna, nie chcę używać za dużych słów, ale no, brak efektywności działań rządu w kwestii szczepień, brak w zasadzie jakichkolwiek perspektyw, bo ja podobnie jak mój przedmówca, no, nie słyszałem na razie o tym, żeby Armenia miała zapewnione jakieś wstępne porozumienie z którymkolwiek z dostawców na temat szczepień i aby miała opracowany jakikolwiek program tego, w jaki sposób te szczepienia można by było realizować, no to będzie kolejny przyczynek do tego, aby wzmagać zarówno nastroje antyrządowe w Armenii, które już i tak są silne w związku z porażką w konflikcie w Górskim Karabachu w ubiegłym roku, a także nastroje bezpośrednio przeciwko premierowi Nikolowi Paszynianowi. Dla mnie, szczerze mówiąc, jest pewną niespodzianką, małą fakt, że Paszynian w dalszym ciągu utrzymuje się przy władzy, ponieważ no, już jakby pewien poziom niechęci wobec tego polityka w Armenii przelał się jeszcze w tamtym roku kalendarzowym, kiedy no, w słupkach sondażowych więcej ludzi zaczęło być jemu niechętnych niż przychylnych, zwracających się do niego ze zrozumieniem do sytuacji, w jakiej został postawiony i wobec decyzji, jakie musiał podjąć w związku z porażką w Górskim Karabachu. No niemniej jednak ten polityk w dalszym ciągu jest pewnym parasolem dla całej klasy politycznej, no bo ogniskuje na sobie niezadowolenie, tak? Ogniskuje sobie na niezadowolenie społeczeństwa, które pewnie bez Paszyniana w większym stopniu zaczęłoby się skupiać na poszczególnych innych ministrach czy osobach odpowiedzialnych, na przykład za służbę zdrowia czy zarządzanie pandemią na poziomie społecznym. Więc póki ten stan będzie trwał, na pewno sam Paszynian będzie miał jeszcze bardziej utrudnione życie, ale tak długo jak on jest tym głównym kozłem ofiarnym, tak długo elita polityczna czuje się w miarę stosunkowo bezpiecznie. No ale oczywiście podobnie jak w Gruzji,
sytuacja pandemiczna i jej konsekwencje no, będą w bezpośredni sposób wpływały no, na nastroje polityczne i być może będą, że tak powiem, znowu asumptem do przetasowań na scenie politycznej Armenii. O tym, jak kształtowały się restrykcje, to, że tak powiem, już chyba nie mamy czasu rozmawiać, a poza tym nie jest to nic ciekawego, żeby opowiadać, w którym miesiącu trzeba było nosić maseczki, w którym miesiącu trzeba było wysłać SMS-a, żeby wyjść z domu. Generalnie większość restrykcji w tych wszystkich państwach jest utrzymywanych. Z różną zmiennością, ale są utrzymywane. Aczkolwiek no to, co jest czynnikiem istotnym, to to, że w coraz mniejszym stopniu te restrykcje są przestrzegane, ponieważ no, jak w każdym innym państwie, zniecierpliwienie społeczeństwa i zmęczenie tymi wszystkimi obostrzeniami jest coraz bardziej widoczne i zrozumiałe, co też jest wyzwaniem dla władz, ponieważ no, szczególnie w przypadku Armenii, ale również Gruzji i Azerbejdżanu, możliwości ich służb zdrowia są ograniczone. Oczywiście o ile na tym takim poziomie wielkich miast to wszystko w jaki sposób dotychczas funkcjonowało, szczególnie w Gruzji w początkowym etapie pandemii, no to wszyscy zdają sobie sprawę, że w przypadku niestosowania restrykcji albo nieprzestrzegania ich przez społeczeństwo, no te możliwości lokalnych służb zdrowia w bardzo szybkim stopniu mogą zostać osiągnięte w maksimum, co by było, no, że tak powiem, zarzewiem już takiego większego kryzysu społeczno-zdrowotnego tych państw, więc przestrzeganie restrykcji w dalszym ciągu pozostaje ważne, aczkolwiek trudno jest to wyegzekwować w Gruzji czy w Armenii. Dużo też do tego się przyczyniła wojna w Górskim Karabachu, bo ile przez pierwszą połowę roku w przypadku Armenii i Azerbejdżanu wszystkim mówiło się o COVID-zie i o jego gospodarczych konsekwencjach, no to od września, kiedy zaczęła się eskalacja w Górskim Karabachu, nagle przestało się mówić o pandemii, przestało się tak dokładnie liczyć zachorowania, no bo wszedł ważniejszy temat, a więc wojna, co też jest jakimś przykładem, no w jaki sposób można dzięki tego typu konfliktom odwracać uwagę, ale też w związku z tym intensyfikować charakter tego problemu, no bo nawet jeżeli przestano liczyć zachorowania, przestano na nie zwracać w ten sposób uwagę, no to nie znaczy, że w związku z wojną COVID w tych państwach się wycofał. Dziękuję bardzo. Chciałbym się powiedzieć, że tym optymistycznym akcentem, ale chyba raczej nie. Ale na pewno bardzo ciekawym i mam nadzieję, że to przyczyni się do tego, żebyśmy jeszcze nie raz o Kaukazie mieli okazję porozmawiać, bo wydaje mi się, że jednak rozmawia się o tym trochę za mało. I mam nadzieję, że rozmowie Kraków uda się sobie to zmienić. Ja bardzo dziękuję naszym ekspertom za bardzo ciekawą rozmowę, za przybliżenie w ogóle całych zagadnień związanych z Kaukazem. Ja wiem, że skakaliśmy, ale tak trochę inaczej się nie dało, więc jeszcze raz bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję wszystkim Państwu, którzy nas się oglądali i którzy nas będą oglądać w przyszłości. Zapraszam na kolejne wydarzenia Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Krakowie, więc życzę miłego dnia, miłego wieczoru, ale zapraszam na kolejne.